Będę miał Państwu przyjemność poopowiadać o profesorze Hugonie Steinhausie. Miałem okazję spotkać się z profesorem Steinhausem w 1965 roku. Wtedy było 600-lecie Jasła i profesor Steinhaus został honorowym obywatelem miasta Jasło. Na tę okoliczność dyrekcja tutejszego liceum zaprosiła go na wykład. On wtedy mówił o podziale dóbr. Jesteśmy przed pierzeją północną rynku i zobaczmy sobie, jak tutaj wyglądała zabudowa pierzei rynku. Zerknijcie sobie tutaj. Więc mamy tak, rynek, pierzeja północna i było starostwo powiatowe. Dzisiaj widzimy też budynek starostwa powiatowego, z tym, że jest rozbudowany. Dawniej był bardziej ścieśniony w tamtą stronę. I teraz zobaczmy, dr Steinhaus Hugo, sklep kolonialny. Czyli w tym momencie, popatrzcie, gdzie jest ta część budynku starostwa obecnego, znajdował się budynek rodziny Steinhausów. Do 1868 roku Jasło miało przywilej non toleranti judeis, czyli formalnie w granicach administracyjnych miasta nie mogła mieszkać żadna rodzina żydowska. Na mocy specjalnego przywileju cesarskiego kilka rodzin żydowskich zamieszkiwało w Jaśle, między innymi rodzina Welfeldów i Steinhausów. Przywilej był o tyle ciekawy, że mówił jasno i wyraźnie, że te rodziny tylko dlatego mogą mieszkać w Jaśle, że nie zajmują się lichwą. Steinhausowie początkowo mieszkali w okolicach ulicy Szajnochy nad rzeką Jasiołką, ale w 1853 roku Józef Steinhaus, właściciel sklepu kolonialnego, wykupił budynek w rynku w bezpośrednim sąsiedztwie starostwa. Moja mama, Alina z Chwistków-Dawidowiczowa, wydała wspomnienia, które się nazywają Zeschnięte liście i kwiat. I w tych wspomnieniach parokrotnie opisuje Jasło. Chwalimy czasem drugą połowę XIX wieku, przede wszystkim za brak wielkich wojen i wstrząsów, nie zdając sobie sprawy, że nie wszystkim ludziom w tych dobrych czasach było dobrze. Ale tym, którzy nie zaznali ubóstwa, było dobrze. Do takich XIX-wiecznych zamożnych domów należał jasielski dom moich dziadków Steinhausów. Pokojów mieszkalnych było 6, poza tym ciemny pokój, garderoba, duża kuchnia, pralnia, 2 pokoje dla służby, a nawet, co w XIX wieku nie było częste, łazienko. Mama moja narysowała ten dom i opisała najpierw parter. Na parterze z lewej strony był lokal śniadankowy czy śniadaniowy, z prawej strony był sklep papierniczy i potem się szło na podwórze, mur i ogród. Myślę, że słuchajcie, warto sięgnąć do wspomnień i zapisków Hugona Steinhausa i może przeczytaj pierwszy fragment Gabrysia na temat domu, właśnie jak swój dom rodzinny wspomina. Dom należał do nas od roku 1853. Z tych lat pochodziła polisa asekuracyjna. Pierwsza w ogóle polisa spośród wystawionych przez Florankę Krakowską. Do domu należał ogród. W tym to ogrodzie uczyłem się jeździć na siwym kucyku, łagodnym i cierpliwym w porównaniu do innych z rumakami. Najważniejszą częścią domu był sklep. Był to handel kolonialny oraz skład win, wódek, rozolisów i likierów. Przez całe życie ani alkohol, ani tytoń nie wzbudzał we mnie żadnego zainteresowania. Może dlatego, że miałem pod ręką całe składy tych delicji. A ojciec zapewnił mnie, gdy skończyłem 10 lat, że na każde żądanie dostanę od niego tyle cygar i wina, ile zechcę. Patrząc przez okno pierwszego piętra naszego domu, zawsze można było zobaczyć coś ciekawego. Rynek był zamieciony porządnie i suchy, z wyjątkiem piątków, kiedy odbywały się targi. Wtedy od samego rana było na co patrzeć. Moja mama całe życie malowała takie naiwne. Była matematyczką, ale malowała naiwne obrazki. I malowała te jarmarki. I to są dwa
obrazki, chyba w sumie ich wymalowała 5. Moja mama zmarła bardzo wcześnie, jak ja miałam niecałe 6 lat, także de facto wychowywała mnie właśnie moja babcia. Jako dziecko zawsze ją prosiłam, żeby mi opowiadała, jak była mała, jak to wyglądało w Jaśle. A to życie w Jaśle było z ich punktu widzenia, no oni stanowili tę nieliczną inteligencję, byli bardzo dobrze sytuowani, to życie było bardzo przyjemne. Po pierwsze jedli z punktu widzenia współczesnego bardzo niezdrowo, bardzo tłusto. Zawsze tam było na drugie śniadanie befsztyk, na obiad tort. Była bardzo dobra kucharka, ale to było rekompensowane dużą ilością ruchu. Oni codziennie chodzili na 3-godzinne spacery nad Wisłą. Poza tym no, wszyscy grali w tenisa, jeździli na nartach. Ojciec Hugona Steinhausa, Bogusław, oprócz domu dużego i tego sklepu kolonialnego, przed którym przedtem byliśmy, miał także cegielnię, był właścicielem cegielni. Cegielnia była miejscem częstych wizyt małego Hugona. I jak wspomina te wizyty i cegielnię, przeczytaj nam, Kacper, ze wspomnień i zapisków Steinhausa. Niemal codziennym celem wycieczek konnych i pieszych była przede wszystkim cegielnia za koleją. Trzeba było czekać na otwarcie rampy, bo szybowano. Lokomotywa wyciągała kilka wagonów na pochły tor. Potem wyskakiwał kolejarz z chorągiewką i wołał śpiewnie do blokowego na wieży. Na stołach robiono ręcznie cegły. Mnie też wolno było formować cegły z gliny. Wychodziły gładkie z literami BS. Była to rodzina zamożna. A więc wychowaniem, kształceniem dzieci zajmowano się w domu. Sam Hugo Dienzy Steinhaus wspomina o tym, że miał guwernantkę francuskę, a więc uczył się na pewno języka francuskiego, uczył się języka niemieckiego sam, z literatury. W Jaśle wprawdzie istniało gimnazjum, ale zasada była taka, że uczeń przychodził i zdawał egzamin, to profesorowie decydowali, do której klasy trafi. Na pewno był uczniem wybitnym, świadczy o tym fakt, że w 1905 roku, kiedy zdawał maturę, to na przykład z matematyki i filozofii był zwolniony jako uczeń celujący. Pozostałe przedmioty, język polski czy języki obce, nie sprawiały mu trudności, także zdał maturę z odznaczeniem. W wspomnieniach dotyczących nauki w gimnazjum ciekawie Steinhaus zapisał w swoich pamiętnikach. Miałam lat 9. W pierwszej klasie była łacina i język niemiecki. Naukę traktowano serio, a historia sprawiała mi niemałe trudności, bo nie umiałem się uczyć na pamięć, a nie widziałem lepszego sposobu. Oczywiście mój tryb życia uległ zmianie. Przede wszystkim ubrano mnie w mundur przepisowy w myśl owego słynnego rozporządzenia CK Rady Szkolnej Krajowej orzekającego, że bluzka ma być granatowa, spodnie popielate, zaś dusza ucznia czysta i nieskalana. W tamtych czasach gimnazjum jasielskie było jednym z bardziej cenionych tutaj w Galicji. No, w związku z tym, że przejawiał taki talent matematyczny, miał umysł ścisły, postanowił studiować matematykę. No, najbliższym kierunkiem wydawał się Lwów. Udał się tam na studia, zapisał się na pierwszy rok, ale po pierwszym roku studiów między innymi profesorowie uświadomili go, że jeżeli chce coś osiągnąć w matematyce, to powinien wyjechać do Getyngi, która w tym czasie była uważana za najsilniejszy ośrodek matematyczny w Europie. I kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, zaciągnął się do Legionów jako artylerzysta i trafił na front. Władysław Steinhaus napisał pamiętnik legionisty, który został wydany przez NKN. To jest Władysław, a to jest Hugo Steinhaus tutaj. Po śmierci jego kuzyna, Władysława Steinhausa, w 1915 roku, matka interweniowała u władz wojskowych, wyreklamowała go bez jego wiedzy. Także został
przeniesiony z oddziałów liniowych do administracji. Pracował w biurze Departamentu Wojskowego NKN, zajmował się różnymi sprawami, takimi powiedzmy gospodarczymi. Przez kilka lat pracował tutaj w Jaśle. Zatrudnił się jako matematyk w rafinerii, w gazowni. Chodziło o to, że w tamtych czasach nie było jeszcze liczników, takie jakie my dzisiaj znamy, a więc między innymi zużycie gazu obliczano na zasadzie różnych wzorów matematycznych. On jako doktor matematyki doskonale sobie z tym radził. Tutaj między innymi z inżynierem Deciusem opracowali pierwszy licznik, który miał służyć do pomiaru gazu. Miał sprawiedliwie rozdzielać płatności na wszystkich klientów rafinerii. Ostatecznie opuścił Jasło, wyjechał do Lwowa i tam rozpoczął swoją karierę naukową. W 1928 roku zwolniono ojca z rafinerii. Prezydent Mosicki zaproponował ojcu podobno posadę. Chodziło o Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych z siedzibą we Lwowie. I pamiętam z tych czasów lwowskich, gdzie byliśmy z ojcem w mieście gdzieś na jakichś zakupach i na ulicy Akademickiej spotkaliśmy profesora. Poszliśmy wszyscy do znanej cukierni Zaleskiego, gdzie profesor opowiadał ojcu i wyjaśniał sprawę swojego urządzenia, mogące być wykorzystywane w medycynie podczas operacji. Pamiętam tylko jeszcze jedno, że cały stolik był zapisany wzorami matematycznymi, prawda? W ten czas nie było długopisu, używano powszechnie ołówków do tego. No a mnie, żeby siedział cicho, to karmiono ciastkami. Profesorowie matematyki uważają, że Steinhaus był człowiekiem, który generował różne pomysły, rozwijał nowe teorie, a często ich udoskonaleniem zajmowali się zupełnie inni matematycy. Sam Steinhaus twierdził, że jego największym odkryciem matematycznym był Stefan Banach. Było to przypadkowe spotkanie na plantach krakowskich, gdzie idąc na spacerze prawdopodobnie usłyszał rozmowę o matematyce, przyłączył się. Okazało się, że rozmawia ze Stefanem Banachem, którego później zabrał do Lwowa. I tam można powiedzieć, że Steinhaus jest uważany za twórcę polskiej szkoły matematycznej. W tamtym okresie przedwojennym w Lwowie zgromadziło się wielu, można by powiedzieć, ze światowej czołówki matematyków. Różnymi problemami się zajmowali, bo matematyka to jednak jest, trzeba powiedzieć, bogata w problemy nauka. Była taka kawiarnia szkocka, w której często się spotykali. Wiele problemów, które tam postawiono wówczas, doczekały się rozwiązania wiele lat po wojnie. Niektóre do dzisiaj są jeszcze rozwiązywane. Ja najpierw zacytuję Banacha. Matematyk to jest człowiek, który dostrzega poprawne rozumowanie. Dobry matematyk to jest człowiek, który dostrzega analogię między rozumowaniami. A genialny matematyk to jest człowiek, który dostrzega analogię między analogiami. Analiza funkcjonalna to było dostrzeżenie analogii, zobaczenie, że te same twierdzenia z geometrii, które znano już w starożytności, mogą się odnosić do zupełnie innych obiektów. Powiedziałbym, że twórcą takiego spojrzenia na matematykę był człowiek nie mający nic wspólnego pozornie z matematyką, czyli Homer, bo on tworzył właśnie takie piękne porównania. Ja tutaj się odniosę do mojego mistrza, profesora Andrzeja Lasoty, na którego grobie jest napisane matematyka jak poezja. Właśnie tą poetycką matematykę tworzyła lwowska szkoła. Steinhaus chyba chciał we Lwowie pozostać na dłużej, na stałe. Tam kupił dom, tam pracował, tam widział swoją przyszłość. Wszystkie te plany pokrzyżowała II wojna światowa. Najpierw Lwów zajęli Rosjanie.
i tutaj nie było jakiegoś specjalnego zagrożenia dla życia we Lwowie. Nawet został członkiem Akademii Nauk, pracował, miał taką możliwość. Wszystko zmieniło się z chwilą, kiedy do Lwowa wkroczyli Niemcy. Wiadomo było, że oni bezwzględnie rozprawiali się z obywatelami narodowości żydowskiej, a więc Steinhaus musiał porzucić pracę. Początkowo ukrywał się w okolicach Lwowa, ale później udało mu się wystarać o takie fałszywe dokumenty na nazwisko Grzegorz Krochmalny i przeniósł się tutaj w okolice Gorlic, Berdychowa. Nie mógł wrócić do Jasła, przynajmniej bezpośrednio, dlatego że jego dom został całkowicie zniszczony w czasie wojny. A więc nie miał tu już tej kotwicy, do której wracał przez cały okres międzywojenny, on i jego rodzina. Postanowił udać się najpierw do Krakowa, ale ostatecznie został skierowany do pracy na Uniwersytecie we Wrocławiu. Tam próbowano odtworzyć polski ten ośrodek naukowy i trzeba przyznać, że dzięki pracy Steinhausa udało się stworzyć jakby drugą polską szkołę matematyczną we Wrocławiu, z tym, że Steinhaus poświęcił się wtedy głównie takiemu zastosowaniu matematyki w praktyce. Po wojnie jakoś tu było jakoś tak, że Kraków nie bardzo go chciał. Na katedrę tutaj czy kogoś. Nie bardzo chciał. No, a tam były te ziemie odzyskane, gdzie szukano. Więc jeżeli on na pewno wolałby wtedy być w Krakowie, gdzie miał tą rodzinę całą. Ale wiem, że tu jakby nie było dla niego miejsca. I wtedy ten minister Kulczyński mu zaoferował i on wziął. No i tam był twórcą tego, prawda, matematyki wrocławskiej, bo on pracował i na Politechnice, i na Uniwersytecie. Są tacy, którzy rozwijają tylko jedną teorię, no a są tacy, którzy są omnibusami. I takim omnibusem był Poincaré i takim omnibusem był Steinhaus. Oni zajmowali się różnymi działami matematyki i w każdym z nich stworzyli duże przyczynki rozwoju tych teorii. Hugo Steinhaus miał, można powiedzieć, dar dobrego opisywania, dobrego formowania problemów, które na gruncie matematycznym mogą być rozwiązane, a później przeniesione, wykorzystywane w zupełnie odległych od matematyki dziedzinach, takich jak fizyka, biologia czy inne nauki. Jest takie powiedzenie innego matematyka polskiego, Stanisława Ulama, który był w zespole pracującym nad znalezieniem bomby atomowej Los Alamos w Stanach Zjednoczonych. Matematyk zrobi to lepiej. To nie znaczy, że matematyk to jest jakaś nadzwyczajna kasta. Nie, tylko że matematyk potrafi sformułować problem. Jeśli nawet sam nie rozwiąże, to tak go potrafi sformułować, że przedstawiciele innych nauk wiedzą, jak się do tego zabrać. Steinhaus zajął się głównie takim praktycznym zastosowaniem matematyki. A więc między innymi tworzył wzory miar dla polskiego przemysłu odzieżowego, stworzył matematyczny wzór na ustalenie ojcostwa, teorię gier, która do dzisiaj ma zastosowanie na przykład wśród miłośników gier hazardowych i wiele, wiele innych takich, powiedzmy, zastosowań matematyki praktycznych. Przede wszystkim był doskonałym pedagogiem, doskonale tej matematyki uczył, czego przejawem jest no, chyba jego takie najbardziej znane na całym świecie dzieło, czyli Kalejdoskop Matematyczny, który jest uważany za jeden z najlepszych podręczników matematyki. To jest pierwsze wydanie powojenne i jest dedykacja dla mnie. Posyłam Jagnię, skoro tego pragnie. Wujciu Hugo ze mną rozmawiał o matematyce. Właściwie aż do matury wybierałam się na matematykę. Ale potem bez przerwy przysyłał mi zadania i mnie się już nie bardzo chciało to rozwiązywać i w związku z tym mama powiedziała, że to jest bez sensu już iść na architekturę. Ja wujcia Huga w dzieciństwie widywałem głównie w Tatrach. Chodziliśmy na takie rodzinne wycieczki w Tatry. Przy okazji tych spacerów potrafiliśmy rozmawiać, delektować się pięknem gór. Kiedyś dało mi zagadnienie, ja się zacząłem zastanawiać i zacząłem go wypytywać o poprawność, o
doprecyzowanie użytych definicji, bo wiadomo. I wtedy mi powiedział, przepadło. Jak to przepadło? Musisz być matematykiem. Przyniosłem tutaj taki model sześcianu i będziemy się zajmować odległościami na powierzchni tego sześcianu. Jasło to miasto dzieciństwa i młodości Hugo Donizego Steinhausa. Zawsze był wizytówką miasta Jasła, przy każdej okazji miasto się chwaliło, że oto urodzony w Jaśle Hugo Donizek Steinhaus jest światowej sławy matematykiem. Ukoronowaniem tego szacunku było nadanie mu w 1965 roku tytułu honorowego obywatela miasta Jasła. Proszę pamiętać o tym, że był to rok szczególny, bo to był rok 600-lecia miasta Jasła. Wtedy było spotkanie profesora Steinhausa, on został zaproszony na wykład. Wykład odbywał się dokładnie w tej auli tutaj i profesor Steinhaus opowiadał o pewnej teorii, która do dzisiaj jest rozwijana. Dotyczy to ekonomii matematycznej, mianowicie teorii podziału dóbr. Później po tym wykładzie odbyło się spotkanie w gronie nauczycieli. Ja zostałem też zaproszony na to spotkanie. Mianowicie wtedy byłem laureatem Olimpiady Matematycznej i tam w czasie tego spotkania profesor Steinhaus zadał mi problem, który dotyczył odległości punktów na powierzchni sześcianu. Prywatnie ja z nim nie utrzymywałem później już kontaktów, natomiast jako matematyka dla mnie jest to gwiazda. Ja zajmuję się nadal częścią tych jego zainteresowań. Dotyczy to teorii podziału dóbr i tym zajmuję się do dzisiaj. Widocznie ten wykład tak na mnie tutaj wpłynął. Takim żywotnym pomnikiem jego działalności i osiągnięć jest konkurs matematyczny, który organizowany jest w Jasielskim Liceum. Można powiedzieć, że ma on rangę międzynarodową. Od 2001 roku ten konkurs matematyczny jest organizowany tutaj na terenie naszej szkoły. W roku 2018 będzie już jego 18. edycja. Jest to konkurs, który jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ uczniowie, którzy są, mogę powiedzieć, zakochani w nauce matematyki, biorą udział. Są to często uczniowie, którzy startują już na niższych szczeblach edukacji, przychodząc do nas, do szkoły, kontynuując dalej naukę w szkole ponadgimnazjalnej, też biorą udział w tym konkursie, na tym wyższym etapie. Jest to konkurs, który cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Przyjeżdżają tutaj szkoły z całego województwa podkarpackiego. Myślę, że konkurs ten daje dużo możliwości na tle pokazania się, na tle innych uczestników, innych po prostu matematyków młodych z naszego regionu. Myślę, że był takim wstępem w świat właśnie takich olimpiad i takim początkiem do dalszej drogi właśnie nauki matematyki. Ten konkurs zawsze nie był takim konkursem jakimś takim typowym, tylko zadania zawsze, które tam były, to były raz, że w takiej fajnej formie, bo to były trzy zadania i tak po pół godziny mniej więcej na jedno, czyli to było takie skupienie się na jednym zadaniu, a nie takie skakanie sobie z jednego na drugie. I zawsze było to jakieś takie wyzwanie, to były nie na przykład pod znanie jakichś tam wzorów czy tego podobnych informacji, tylko bardziej na przykład po rozbudowane myślenie. Pierwszy raz pojawiłam się na konkursie matematycznym tutaj jakieś 4 lata temu. To był pierwszy konkurs i od tego się zaczęło właśnie. Teraz już co roku biorę udział w tym konkursie. To jest świetna opcja do sprawdzenia swoich zdolności i do rywalizacji z innymi. Jak zacząłem pracę w tej szkole jako nauczyciel matematyki, to głównym i chyba jedynym, jeśli dobrze pamiętam, konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół średnich była olimpiada matematyczna.
To oczywiście bardzo poważny konkurs, dość trudny, ale z biegiem lat zaczęły powstawać pewne konkursy regionalne, ogólnopolskie. Pomyślałem, że dobrze byłoby także tutaj w Jaśle taki konkurs zorganizować, a patron narzucał się sam. Hugo Steinhaus, matematyk światowej sławy, tu urodzony, honorowy obywatel miasta Jasła. Pierwszy konkurs odbył się 17 listopada 2001 roku. On był przeznaczony dla uczniów szkół średnich naszego powiatu. Startowało 40 uczniów. Od trzeciej edycji konkurs ten obejmuje, można tak powiedzieć, całe szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego w naszym powiecie. Matematyka jest dla mnie ważna od zawsze prawie, odkąd pamiętam. Zawsze lubiłam zebrać kartkę papieru, długopis i poszukać jakichś trudnych zadań i je porobić. Zawsze to sprawiało mi przyjemność. Po prostu pomyślałam, żeby pójść w tym kierunku. Ze wszystkich przedmiotów najważniejsza jest dla mnie matematyka. Gdyby nie to, że mam inne przedmioty, to pewnie uczyłbym się tylko jej. Profesor Hugo Steinhaus jest jedną z najwybitniejszych postaci, absolwentów naszej szkoły. W naszej szkole postać profesora popularyzuje się w wszechstronny sposób. Jednym z takich dowodów na popularyzację postaci profesora jest na przykład odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów naszej szkoły w 1988 roku z okazji 120-lecia istnienia gimnazjum i pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle. W 2012 roku przypadała 40. rocznica śmierci Gorna Steinhausa. Moim pomysłem było to, żeby w jakiś sposób uczcić tę postać, tego wybitnego matematyka, i w porozumieniu z dyrektorem ówczesnym, panem Gniewem Właścicielem, przygotowaliśmy konferencję matematyczną, zapraszając naukowców z Wrocławia i Krakowa i Rzeszowa. Były referaty matematyczne, był prezentowany dorobek matematyczny Gorna Steinhausa, ale wcześniej pomyślałem sobie, że w Jaśle nie ma widocznego znaku, że Steinhaus stąd pochodzi, że tutaj jest honorowym obywatelem miasta Jasła. I zwróciłem się do ówczesnego burmistrza, pana Andrzeja Czerneckiego, z propozycją, by nadać ulicy w Jaśle imię Steinhausa. Pan burmistrz pewną ulicę nam wskazał. Poszliśmy z dyrektorem ówczesnym, jakby na wizję lokalną na tę ulicę. No, niezbyt nam przypadła do gustu ta ulica, ale przechodziliśmy obok niedawno powstałego ronda przy Jasielskim Domu Kultury. No i zorientowaliśmy się, że nie ma nazwy to rondo. Więc od razu od tego ronda poszedłem prosto do Urzędu Miasta, do burmistrza, z pytaniem, czy jest możliwe, by czynić starania, efektywne starania o to, by to rondo miało imię Steinhausa. Propozycja została przyjęta przez burmistrza. Na konferencji, o której wspomniałem, burmistrz się zobowiązał, że tę sprawę poprze i doprowadzi do finału. Po niedługim czasie została ta decyzja przyjęta, zaakceptowana. No i teraz jest rondo Steinhausa. Hugo Denise Steinhaus był człowiekiem wszechstronnym. To był taki człowiek renesansu. Oczywiście znamy go jako matematyka, twór wybitnego statystyka. Nawet niektórzy twierdzą, że stworzył podstawy cybernetyki, dzięki którym mamy komputery. Na pewno położył duże zasługi w rozwój medycyny, bo jako pierwszy stworzył urządzenie do wykrywania ciał niewidzialnych. Niektórzy mówią, że jego obliczenia matematyczne, teorie pozwoliły na stworzenie tomografu komputerowego, bez którego żaden współczesny szpital tak naprawdę nie może się obejść. Ale oprócz tego był człowiekiem takiego humanizmu. Te jego słynne fraszki, aforyzmy przeszły do historii, wielu bawiły. Dodatkowo był purystą językowym, o czym czasem zapominamy. Był człowiekiem bezkompromisowym w tej dziedzinie. Potrafił poprawiać błędy na listach czy dyplomach, które otrzymywał od wybitnych osób czy instytucji. W latach 50. został członkiem Polskiej Akademii Nauk. To były czasy stalinowskie, w związku z tym obecność na posiedzeniach Akademii była obowiązkowa. Ponieważ on nie przyjechał, w związku z tym dostał pismo z Akademii z usprawiedliwieniem swojej nieobecności, na co on odpisał: usprawiedliwię moją nieobecność, jeśli niektórzy usprawiedliwią swoją obecność.
Ktoś swego czasu powiedział, że to był największy polonista wśród matematyków. Stworzył tak zwany słownik racjonalny i pojawiały się te aforyzmy nazywane tak charakterystycznie huganotkami. Zachowały się takie zapisy, że kiedy wyraził taki króciutki swój aforyzm kula u nogi ziemia, to sam Julian Tuwim, przecież genialny polski poetaż, ukląkł przed naszym wspaniałym matematykiem. Po prostu tak się mu ten aforyzm podobał. Hugo Donizzi Steinhaus zasługuje na pamięć z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest osobą wybitną, wybitnym matematykiem. Drugi powód jest taki, że w takim mieście jak Jasło mogą się rozwijać talenty. Dzisiaj staramy się to kultywować poprzez uniwersytet, a kontynuować między innymi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Także to życie naukowe w Jaśle w jakimś sensie kwitnie. A poza tym, to jest takie moje osobiste zdanie, ja uważam, że to świadczy też o tym, że emigracja nie do końca jest szkodliwa. Bo dzisiaj wiele się mówi o tym, żeby młodzi wracali, jest to bardzo chwalebne, ale gdyby oni w pewnym momencie nie wyjechali, to nie zrobiliby światowej kariery. Przykładem tego może być Hugo Donizzi Steinhaus, który opuścił miasto Jasło, zrobił światową karierę, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wspominać Hugo Donizziego Steinhausa. Zawsze, przy każdej okazji powtarzał, że początek jego kariery naukowej to jest Jasło i Jasielskie Gimnazjum. A więc wszędzie popularyzował wiedzę o tym mieście, w którym się urodził i wychował. Kończąc naszą dzisiejszą wędrówkę śladami Steinhausa, pomyślcie, za co szczególnie wy cenicie tę postać, czym w waszej pamięci się ten człowiek zapisał, za co należy podkreślić właśnie jego wybitne zasługi dla miasta, dla was samych. Dla mnie był wzorem, dlatego że jego cechami były solidność i pracowitość. Twoim zdaniem zawsze godne do naśladowania dzisiaj. Tak. Mi bardzo się w nim spodobało to, że połączył dwie na pierwszy rzut oka niemożliwe do połączenia ze sobą dziedziny nauki, czyli matematykę i język polski. Ja cenię go za to, że był tak zwanym człowiekiem renesansu. Miał wiele zainteresowań, mimo przeciwności tylu zainteresowań, dalej je rozwijał. Moim zdaniem jest to jedna z trzech ważniejszych postaci dla Jasła. Pierwszym był Ignacy Łukasiewicz, patron naszej szkoły. Tak. Drugi był Henryk Dobrzyński-Hubal, który się zasłużył dla Jasła. A trzecim to był właśnie ten Hugo Steinhaus. Mi się jeszcze podobało, że on był taki bezpośredni, czy na przykład mówił, co myślał. Tak. Ale także zapodobał mi tym, że był taki zdeterminowany. No fajnie, widzicie, słuchajcie, że jest to postać bardzo barwna, bardzo ciekawa. No i słuchajcie, nie bez powodu mówiono o nim Hugon Wielki. Także możemy być dumni z tego naszego wybitnego rodaka i myślę, że jest w czym go także naśladować.